Dzień dobry Państwu w piątek. Dzisiaj Pan Jezus w Ewangelii pyta uczniów, za kogo Go ludzie uważają, a więc pyta ich o zdanie na swój temat. Chciałbym dzisiaj trochę odejść od Ewangelii, troszkę wykorzystując to pytanie Jezusa i pójść trochę w inną stronę. Mianowicie do Pucka. Dzisiaj w Pucku wielkie świętowanie, bo hospicjum imienia ojca Pio, hospicjum Jana Kaczkowskiego obchodzi 15-lecie istnienia w formie domowej, hospicjum domowego i 10-lecia w formie hospicjum stacjonarnego, czyli tego budynku, który znamy ze zdjęć, a który obecnie bardzo mocno się rozbudowuje, rozrasta. Dlaczego takie połączenie? No raz, że jakby data wymusza i to dzisiaj właśnie hospicjum, czyli bardzo konkretni ludzie na czele z Anią świętują, ale też ta Ewangelia, która pyta o zdanie, co ty o mnie myślisz, jakie jest twoje zdanie, nie tylko co ludzie myślą. Można o hospicjum usłyszeć różne rzeczy. O tym, że to umieralnia, że to straszne miejsce, że to takie miejsce, które lepiej omijać, bo jest bardzo przykre, bo tam cierpienie. A jak wiecie, ja od ponad 2 lat jestem zafascynowany tym miejscem i zawsze mówię, odkąd je poznałem, chociaż bardzo się bałem wejść pierwszy raz, pamiętam jak dzisiaj na oddział, że to jest dom, że to jest raj na ziemi. Raj na ziemi nie w tym sensie, że tam nie ma cierpienia, ale w tym sensie, że właśnie to cierpienie nie staje się jedynym, ostatnim słowem, ale staje się miejscem, w którym to cierpienie z pomocą medycznych środków, ale przede wszystkim miłości ludzkiej, jest uśmierzane maksymalnie. I nie chodzi tylko o to, żeby uśmierzyć cierpienie, ale chodzi o to, żeby dać człowiekowi godność. To jest bardzo ważna sprawa, że jest to miejsce, w którym można doświadczyć tego, jak bardzo ludzie, którzy są bardzo poturbowani przez swoją chorobę, którym ta choroba próbuje odebrać godność, tę godność odzyskują właśnie przez to, że są kochani. I to nie na zasadzie deklaracji, ale na zasadzie bardzo trudnej pracy nad nimi i z nimi. Więc dzisiaj to pytanie, za kogo mnie uważacie, myślę, że warto postawić w kontekście Pucka i powiedzieć sobie, że jest to miejsce, w którym naprawdę dzieją się niesamowite cuda i niesamowite rzeczy. Te cuda i rzeczy nie działyby się, gdyby nie ludzie, gdyby nie zespół, który Jan i Ania, która dzisiaj jest szefową, stworzyli. Gdyby nie te dziewczyny, anioły, które po prostu każdego dnia pielęgnują chorych, podają im leki, myją ich ciała, karmią ich, dają im dobre słowo, rozmawiają z nimi, tracą w cudzysłowie swój czas, swoją miłość, robią wiele rzeczy, których nie musiałyby robić, bo procedury nie wymagają, ale stają się właśnie, bardzo często to słowo jest tam używane, aniołami. Gdyby nie cały personel, który obsługuje ten już całkiem niemały budynek, ludzie, którzy gotują, ludzie, którzy sprzątają, ludzie, którzy troszczą się o te wszystkie zewnętrzne rzeczy, które pomagają utrzymać ten dom naprawdę na wysokim poziomie. Gdyby nie ludzie, którzy zajmują się na pierwszym piętrze całą tą księgowością, biurokracją, mediami, różnymi rzeczami, które sprawiają, że o Pucku wiemy, że Puck może działać. I przede wszystkim, gdyby nie ludzie, którzy każdego dnia wpłacają swoje grosze, swoje pieniądze, duże, małe, ale z serca, na to niesamowite dzieło, które zostało przed 15 laty zapoczątkowane, a w formie takiej właśnie stacjonarnej 10 lat temu. Dlatego bardzo, bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy hospicjum w Pucku wspierają i bardzo Was proszę o dalej. Dzisiaj ich urodziny, więc myślę, że warto, żebyśmy im coś wrzucili. W opisie do tego filmu będzie podany numer konta Puckiego Hospicjum, na które można wpłacać darowizny i swoje datki. Proszę Was, żebyśmy
to, co Janowi obiecywaliśmy tak szumnie i tak licznie, kiedy umierał, że będziemy dalej o hospicjum pamiętać, o jego dziele, żebyśmy rzeczywiście to zrobili. Żeby nie było tak, że kiedyś pójdziemy do nieba i Jan nas spotka i zapyta nas, za kogo ty mnie uważasz? Za człowieka, który rzeczywiście cię o coś prosił i to zrobiłeś, czy za człowieka, któremu można było tylko złożyć pustą deklarację? No, to może być trudne pytanie i konfrontujące. Dzisiaj Pan Jezus konfrontuje swoich apostołów z pytaniem o to, za kogo go uważają. Kiedyś zapytają nas o to ludzie, którzy cierpią, za kogo mnie uważasz, za kogo mnie uważałeś, bo przecież On, nasz Pan, bardzo się z nimi identyfikuje. Drogie hospicjum, to znaczy drodzy ludzie, Aniu, dziewczyny, wszyscy, którzy tam pracujecie, wszyscy wolontariusze, wszyscy, którzy odwiedzacie chorych, dobrego świętowania. Bardzo chciałem z Wami dzisiaj być, ale ze względów logistycznych jest to niemożliwe. Bardzo dziękuję Wam za to, co robicie dla wszystkich chorych, którzy w Waszym domu odchodzą, ale też przez jakąś chwilę są tylko u Was, bo wracają przecież do domu. Zdarza się to i taki cud. Bardzo dziękuję wszystkim dziewczynom, pielęgniarkom, lekarzom, psychologom, całemu zespołowi z pierwszego piętra, całemu zespołowi z kuchni, wszystkim ludziom, którzy wspierają to dzieło. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za dobro, które robicie dla innych ludzi, które jest niesamowite, które sprawia, że o hospicjum w Polsce od kilku lat inaczej się myśli, bardziej pozytywnie, bez lęku, z taką atencją wręcz, z taką miłością, że wcale to nie jest straszne miejsce, ale jest to miejsce, w którym po prostu człowiek ma możliwość przeżyć swój ostatni czas na ziemi w sposób bardzo, bardzo godny. Bardzo dziękuję. Ja też dziękuję dzisiaj przy tej okazji Waszych urodzin za wszystkie osoby, przy których było mi dane być, przy których śmierci mogłem być obecny. Dziękuję za Wasze rodziny, za to, że byliście przy swoich chorych do końca, chociaż to było bardzo, bardzo trudne. Jestem bardzo wdzięczny Panu Bogu, że przeszło dwa lata temu i w jakiś sposób moje życie związał z Waszym domem, że w tym roku mogłem pojechać sobie na swoje rekolekcje do Was, przeżyć te kilka dni z Wami w całkiem inny sposób, właśnie dotykając tego, co jest niesamowitą miłością, którą daje człowiek człowiekowi. Puck, hospicjum w Pucku, to jest niesamowite miejsce i bardzo Was proszę wszystkich dzisiaj o modlitwę za ten Puck, ale też, jeśli to tylko możliwe, to proszę Was o datki, żeby rzeczywiście dzieło Jana mogło się rozwijać i ta rozbudowa, która się rozpoczęła i plany, które są niesamowite na przyszłość, mogły się zrealizować. Dobrego dnia, dobrego świętowania, wszystkiego najlepszego, drogie hospicjum w Pucku. Miejcie się dobrze i bawcie się dzisiaj dobrze, świętujcie dobrze. Niech to będzie naprawdę dobry dzień, który da Wam power na najbliższe lata, tygodnie i dni. Do widzenia!